Dzień dobry, witam. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na Martówce w Toruniu. Także akurat jest tak, że przyjechałem. Spotkałem dwóch kolegów, dwóch widzów. Także tutaj ze mną z godzinkę sobie siedzą, sobie łowią, sobie łowimy. I w międzyczasie udało nam się złowić kilka niewielkich szczupaczków. Kilka okoni. Jedną wielką. Tak, jedną wielką. Jedna wielka to był kleń. Jedna mniejsza. Kleń był, powiem wam, potężny, wymiarowy, grubiutki. Także aż mnie samego nawet zatkało, jak go wyciągałem. Sądziłem, że to szczupak większy, bo dzisiaj większość z ryb, jakie złowiliśmy, to były szczupaki. W każdym razie przyjechałem tutaj na Martówkę i co się okazało, że Martówka jest remontowana. Także jest multum koparek, multum ziemi, jest skarpa usztywniana, wzmacniana. Są takie, jest mostek obłożony kamieniami i siatką metalową. Wszystko zobaczycie na filmiku. Także ja od razu się z wami witamy i żegnamy, ponieważ już na końcu nic nie będę mówił, ponieważ już do domu się zbieram. No i oczywiście, tak jak mówiłem, pokażę wam kilka ryb. Tutaj mam grono widzów, także jak nigdy też udało się. I co? To co zawsze. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na następnym filmie. Na dole. Dokładnie, i subskrypcję tutaj na dole. Możecie kliknąć w dzwoneczek, który żeby powoduje, żeby nie ominęło was filmów. Dokładnie, żeby żaden film was nie ominął. No jak się podobało, to skomentujcie filmik oczywiście. Jak macie jakieś pytania, także proszę w komentarzu. My się żegnamy, także panowie machamy. Pa. A przed wami pokażę wam rybki, jakie udało nam się dzisiaj złowić. Także na razie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Jest, siedzi pierwsza ryba, super, okonek, ale chodzi fajnie na boki. Ale fajnie, bardzo. A nie, jednak, szczupaczek niewielki. Słupcio, poszedł. Na takiego malutkiego dynksa. A siedział znowu, ale fajnie, fajnie, coś się dzieje, drugie branie, trzeci rzut, drugie branie. Spójrzcie. Tutaj wahadłówkę widać. Wróć obrotówkę, taką pomarańczową. Meps dwójka, pomarańczowa, znaleziona. Jak to kogoś, to zapraszam po odbiór.
taki okonek. Właśnie one na początku są takie żywe te kolory. Przynajmniej z mojego doświadczenia. A wie pan, na takie małe gumki łowiąc, czy na robaki, też białoryb nieraz weźmie. Tutaj z tego miejsca mam bardzo pozytywne wspomnienia, ponieważ kilka razy mi tutaj wzdręga brała. O! I właśnie teraz też coś się działo. Któż by się spodziewał? Może jeszcze raz weźmie. I to miejsce właśnie jest bardzo szczęśliwe dla mnie. Bo takie cuda się tutaj dzieją, niespodziewane. O, jest, siedzi znowu. No jest to niestety też szczupaczek. Pewnie ten sam co wcześniej. Niewielki, ale jest. Super. Czyli jak na razie jest to iście szczupakowa przynęta. Dobra, idę kawałek dalej, gdzie ryba nie jest spłoszona. Ale fajnie wziął. Okonek przepięknie ubarwiony. Super, i do wody. Spójrzcie, remontują martówkę, także tu porobili chodniki, porobili skarpy. Także teraz ze skarpy tak jakby nie ma dojścia do wody. Tutaj wzmocnienia. Tutaj lewą stronę także zrobili. Tam robią parkingi. No ale tylko tak jakby do łowienia ta moja prawa strona się nadaje. Jakiś gościu za mną idzie, rozmawia przez komórkę i mówi, że dzisiaj zjadł wczorajszą gruchówkę. Kurczę, ale ja bym zjadł taką. Wczorajszą, a nawet przedwczorajszą. Grochóweczkę. Z grochówką mam bardzo pozytywne wspomnienia, ponieważ moi rodzice często na Celino je robili kiedyś.
A kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś było inaczej. Zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej. Chcecie chłopaki zobaczyć? Chcecie zobaczyć? Chodź. To jest szczupak mały. O, jaki mały. Dawaj. To jest malutki szczupak. O ja. Ale ładny. No. One osiągają metr długości nawet. Rybka i szczupak mały. A znalazłem taką gumową. Znalazłeś? Mhm. I to przed chwilą to znalazłem. O ja. Jak chcecie, mogę wam dawać, bo i tak nie łowię na takim. Okej. Czy pan się przyda do czegoś? No. O! O, jest. Taki sam jak wcześniej, widzisz? To ten, co wcześniej wziął. To jest ten sam. Tylko, tak ma, tylko może... Od żyłkę odgryźć, a nawet nie. Znaczy to większy jak ten pierwszy. No. I dziób. No. No. Oni w ogóle mają zęby? Oczywiście. Mam taką rynkę gryba? No. Szczupak. A to są kolejne. No to ta moja przynęta. Patrzcie, jakie mają zęby tu u dołu. I, no. I u góry mają. Oj, ale no. Ostre. No sobie dotknij tak, jakie są ostre. A się haczą. No. Rybka, rybka. Kogucik mały. Dobra, mówię, idzie dalej. Poszedł. Nie, popłynął. Chwilą dalej. Sekundę. Mhm. Takie ciężki. To tam jest. No. Jest. Ale widzisz, on wziął, jest większy, ale może przynętę zerwać, bo on ma zęby, wiesz? Patrzcie, tu jest. Ale to jest, to jest kręg. Ale ładna, patrzcie. Ale ładna. Jest jak się zlękło. Ona się wywaliła. Odkryłam patykiem. Nie wiem, co bym robił. Jest ładna ogółem. A pan ją weźmie, czy wypuści? Mogę ją wziąć, ale nie wypuszczę, a wypuszczam rybę. Wędkę odłożę, czekajcie. Ale ładnie. Ha! Super, dzięki. Dobra, wypuszczam. Chcecie dotknąć albo coś? Aż jej krew leci. Jeszcze nie. Chyba tak. Ale ładna jest. Taki kręgik.
i do wody. Parybka. Ej, już jej nie widać, bo to już jest głęboka. Super. Są jeszcze inne wody, gdzie jeżdżę. Inne ryby. Nie może tu być aż tu cały czas, bo w końcu nie będzie ryba. O, siedzi. Jest. Ryba? O kurde, no jest to okoń. Znowu? Nie, to inny. Inny. Spokojnie. Krzywda się nie dzieje. On ma taki... Przepraszam. No taki na ręce. Taki grzbiet ma. Mogę na chwilę na ręce? Aż są, to jest ostre aż. Tak. Tego ją wypuść. No tego ją wypuśćcie zaraz, żeby się nie męczyła. No. A, ostre. Klejące właśnie. No i do wody. Do wody. Tylko tak, nie rzucaj tego delikatnie. Tylko o. Super. Kurde. Speedrun, no, ładnie. No w sumie jest. Patrzcie tu. O, to tam już jest.